ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana ustawą deweloperską, weszła w życie 29 kwietnia 2012 roku. Dokument dość znacznie zmienił prawo i relacje na linii klient-deweloper. Proszę mi jeszcze powiedzieć, co zmieniła ustawa dla mnie, dla klienta. Ustawa deweloperska przede wszystkim wprowadza środki ochrony nabywców i mam tutaj na myśli rachunek powierniczy. Rozumiem. Pani przysłała mi dwie umowy na maila. Czy możemy jeszcze się z nimi zapoznać? Oczywiście. Bo mam kilka wątpliwości. Tutaj mamy umowę rezerwacyjną, już uzupełnioną o Pani dane i o dane lokalu, który Pani nabywa. Umowa jest sporządzona oczywiście z datą dzisiejszą. Tak. Przedmiotem umowy jest lokal numer 1, znajdujący się na drugim piętrze, o powierzchni 50 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju i kuchni. Tak, wszystko się zgadza. Mhm. I oddajemy do wyłącznego korzystania część wspólną, to jest balkon, za łączną cenę 225 tysięcy złotych. Tak, to wszystko się zgadza. Mhm. Kolejny punkt dotyczy kaucji. Kaucję w wysokości 5 tysięcy złotych należy przelać na konto wskazane tutaj w umowie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. Rozumiem. Właśnie tutaj mam pytanie. W momencie, gdybym nie otrzymała kredytu, co się dzieje z tymi pieniędzmi, z tymi 5 tysiącami? I tutaj dalej właśnie mamy informację w umowie, że jeżeli wycofa się Pani w czasie jej trwania, to te 5 tysięcy są zwracane w całości na podane przez Panią numer rachunku. Czyli aha, tutaj świetnie. Nie ponosi Pani żadnego ryzyka. Żadnego, tak naprawdę. Absolutnie, tak. I umowa jest zawierana na 14 dni, to jest właśnie ten czas do załatwienia wstępnej decyzji kredytowej, formalności z doradcą. I następnie załącznikiem do umowy jest prospekt informacyjny sporządzony na dzień dzisiejszy. Czyli po tym czasie, kiedy załatwimy wszystkie formalności kredytowe i będzie wstępna decyzja finansowa, spotykamy się u notariusza, żeby podpisać umowę deweloperską. Wzór przesyłałam, wzór też Pani wręczam, on jest tak, załącznikiem oczywiście do prospektu informacyjnego. Świetnie. Następnie też mamy harmonogram, który odpowiada temu, co mamy w prospekcie informacyjnym. Czyli tutaj mamy akurat konkretnie już wyliczone dla Pani ceny te transze w datach, które mamy opisane w prospekcie informacyjnym. Rozumiem, czyli to wszystko jest też dla mnie jasne. Dokładnie tak. Tak jak wspominałam, umowę zawieramy w formie aktu notarialnego. Ja będę się z Panią kontaktować, czy jest już wstępna decyzja finansowa. Jeżeli jest, spotykamy się u notariusza, ustalamy sobie dla Pani dogodny termin. I zgodnie z ustawą koszty umowy pokrywamy po połowie. Połowę Pani, połowę my jako deweloper. A, to świetnie. Zaskoczyła mnie Pani. Bardzo się cieszę. Czy wszystko dla Pani jest jasne? Czy ma Pani jeszcze jakieś pytania? Nie, myślę, że wszystko jest absolutnie jasne. Super. W takim razie tutaj mamy tą umowę pierwszą, którą dzisiaj podpisujemy. Rozumiem. Proszę bardzo. Czyli ja już sobie teraz. Proszę. Bardzo dziękuję. To jest cały komplet Pani dokumentów. Proszę bardzo. I zapraszam do doradcy kredytowego. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że mieszkanie wybrane. Tak. Zatem zapraszam do wypełnienia wszystkich formalności. Myślę, że mam już wszystkie dokumenty. Jest zaświadczenie o zatrudnieniu. Tak jest. Deklaracja PIT. Wszystko dobrze. Umowa rezerwacyjna dla Pana i dowód. Jest też prospekt. Dowód kseruję, składam wszystkie dokumenty do banku. Odpowiedź banku powinna być w około 2 tygodnie. Ja oczywiście postaram się zadzwonić w tym czasie z informacją, co się dzieje z Pani kredytem. Świetnie, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.